Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do Was dalej z tą mega pensją. Dlaczego? No, postanowiłam się uwziąć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam tutaj takie numerki jak 15, 8, 9, 12, 14, 10, 11 i 13. Mega pensja kiedyś dała mi bardzo ładną wygraną, więc mam nadzieję, że coś tutaj fajnego upoluje. Jak nie, no to trudno, będę płakać albo i nie. I no będę leciała tak jak mam ułożone, czyli 15, 8, 9, 12, 14, 10, 11 i 13. Tak mi się ułożyły, więc tak będę leciała. A Wy trzymajcie za mnie bardzo, bardzo mocno kciuki. Wczoraj była premiera, wznowienie lotka, no ale u mnie w pracy tego lotka nie było, więc nie kupiłam. No i już. Dobra, ja tu sobie zdrapię i zaraz Wam coś poopowiadam. Cały ten draping dedykuję Justyśce naszej kochanej. Bidula siedzi sobie w domku na kwarantannie, jest chora, więc kochana, mam nadzieję, że troszeczkę Ci czasu zajmę, żebyś się nie nudziła. Dużo, dużo, dużo zdrówka Ci życzę z całego serducha. Tobie, Jackowi i Ali, żeby Was to puściło dziadostwo i żeby wszystko wróciło do normy. Także no, trzymaj mocno kciuki, kochana. Numerek 15, czyli numerek Kasi. Szukamy 31, 40, 41, 44, 46. No powiem Wam, że byłam sobie w pracy. Wiadomo, teraz non-stop jestem w pracy. A potem będzie jeszcze gorzej, bo poniedziałek, wtorek, środa i czwartek mam dniówki. Więc no, nie wiem jak ja to przeżyję. I czekamy na tego pasożyta, słuchajcie, tyle czasu. W tamtym tygodniu byliśmy katowani, że on przyjedzie, a on sobie chyba jakieś żarty robi, stroi, bo nie przyjeżdża. Wiecie, non-stop jakiś kurz ścierany, coś tam, żeby no nie miał się do czego przyczepić. Chociaż tak wszyscy wiemy, że no to jest taki typ człowieka, który na bank się do czegoś przyczepi, więc no nie ma szans, że wszystko będzie fajnie zrobione. Ale warto próbować. I taką Wam ciekawostkę powiem, że tu jest pustak. Taką Wam ciekawostkę powiem, że my wpisujemy temperatury. Wiecie, musimy robić ten HACCP. Musimy wpisywać temperatury, mierzyć je takim pistoletem, bo oczywiście te, które są na lodówkach, to pokazują źle. Tak? Więc musimy latać i mierzyć. I szefuncio stwierdził, że mamy mierzyć dotąd, aż będzie prawidłowa temperatura, czyli w lodówkach może być maksymalnie 6 stopni, a u nas czasami jest 11, 10, 9. No i my mamy tak stać, tak? I mierzyć dotąd, aż i pod tym kątem, pod tym bliżej, dalej, aż się utrafi te, przypuśćmy, no 7, bo można o 1 przekroczyć do 7, albo najlepiej właśnie 6, no nie? I ostatnio stał i demonstrował, no i stoi tak tą puszkę, nie tą puszkę, i on tak, słuchajcie, stał z 5 minut i udało mu się znaleźć 6 stopni, no nie, gdzieś na końcu tam skąd wieje te chłodne. Jaka tu jest logika, jak przyjeżdża pasożyt, on bierze ten pistolet i wyrywkowo podejdzie do pierwszej lepszej lodówki, strzeli pif paf. No, jest 14. Kto to sprawdzał, to już zaraz na kamerach, albo się przyznać, kto sprawdzał. Jak mierzyłeś, źle mierzyłeś, że to trzeba było zgłosić, jak do tego doszło i wiecie, to jest na takiej zasadzie, że on przychodzi do ciebie i ciebie, ostrość gubię czy coś, i ciebie pyta, dlaczego się temperatura nie zgadza. No i co takiemu typowi odpowiedzieć, że szef tak kazał robić? Wiadomo, że nie można starego naszego podpierdzielać, bo tamten to już w ogóle ma chyba bzika na jego punkcie. Ja czasami tak właśnie myślę, że on nas nie lubi przez starego. Bo, nie wiem, on za nim lata koło nogi praktycznie non-stop i on tak naszą stację nie lubi.
gdzie my jesteśmy fajni i sympatyczni. Dzisiaj myślałam, że to on przyjechał, kolejny pustak, bo u nas charakterystyczny opis tego ziomeczka to jest łysa pałasteczku. Nie obrażam tutaj absolutnie żadnej osoby, która jest łysa. Nic do was nie mam, kochani, jeżeli jakiś taki osobnik mnie ogląda. Po prostu no, nie lubimy tego człowieka i tak się przyjęło, bo on jest niziutki strasznie, łysy, chodzi z teczką i jest bardzo, bardzo, bardzo wredny dla nas. Także tak nam się przyjęło. I podchodzi facet, tylko że wiecie co, ja zobaczyłam, że podchodzi facet, że idzie tam sobie układa tam laptopa tego, wiecie, wszystko... ma płaszcz, mateczkę i właśnie nie ma włosów i tak patrzę, że w okularach, pomyślałam w pierwszym momencie, że to pasożyt, no i tam daje znaki dymne mojej kumpeli, słuchajcie, ej, ksz, ksz, wiecie że to on. Na co podchodzi ten typek, no myślę sobie, a to cwaniaczek, chce mnie sprawdzić, jak obsługuje klientów, no nie, no to ja pełna profeska, on mówi małą kawę, ja mówię, że duża się bardziej opłaca, 2 złote różnicy, 2 razy tyle kawy, no a najważniejsze jest to, że mamy przepyszną kawę, proszę pana. On taki chętny, dobrze, to ja wezmę dużą kawę, mówię, ciasteczko do tego, nie, 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 dziękuję, karta ten jest, no karty nie ma, to ja panu wydam punkty, tam będzie pan zbierał, na każdej stacji pytają, więc na pewno będzie pan o tym pamiętał, żeby dać, no wiecie, no po prostu jakby to był tajemniczy klient, to byłoby 100%, jak nie 101 za chęci, no nie? I ten gościu tak sobie siedzi, no i ja czekam, aż on nie wejdzie tam do biura, do szefa, cokolwiek. On sobie siedzi, wyciąga sobie jakieś tam potem jedzonko do tej kawki, potem z kimś przez telefon gada, no i się okazało, że to nie on, wiecie? Ja ogólnie się tak zestresowałam, taką dobrą robotę odwaliłam. No i w sumie na darmo. W sumie na darmo. Nie wiem. Szkoda. Bo kiedyś właśnie podszedł mi, ale mi się wtedy udało, bo ja staram się według standardów obsługiwać ludzi. Już wam kiedyś tłumaczyłam, że w razie... O, Niulowa 12. Że w razie tajemniczego to ja się nie boję wyniku, bo wiem jak obsługuję, wiem, że zawsze pytam o karty i tak dalej. Więc no, w ogóle to czego się bać, bez przesady. Jedynym minusem jest to, że jak się owali tajemniczego, to na przykład choćbyś nawet, nie wiem, jak chciała i sprzedała tam, nie wiem, 200 hot dogów, tak, zarobiła za to, czy tam zarobił za to 500 zł, a tajemniczy pójdzie bardzo źle, to znaczy poniżej 94%, coś takiego, czy poniżej 93%, no to ta premia jest niewypłacana. Całkowicie ściągana do zera i nie dostajesz tej premii, więc to wtedy jest przykre, tak? No, nikt by nie chciał owalić. A z drugiej strony, no słuchajcie, no jeżeli od samego początku przyjęcia masz powiedziane, że masz pytać o głupią kartę, mówić ile ktoś ma punktów i zaproponować kawę, to co w tym trudnego jest obsłużyć takiego ziomeczka? Mi tam się kiedyś udało. A teraz jakoś mnie unikają, nie chcą do mnie podchodzić. No kurczę, co wybrałam? Kolejny pustak. Piękne zdrabki, piękne. Mega pensja, nie przestajesz mnie zaskakiwać. Kotek tam przeżywasz, tak? Same pustaki mamy na razie. 22, 49, 36 i 23. Co my tu mamy? No może mnie coś zaskoczy. Także no, nie było go. Boję się, że właśnie jak jutro nie przyjedzie. Ja naprawdę, ja swoim koleżankom z pracy nie życzę źle, ale mógłby jutro przyjechać. Już by to było za nami, tak? Już nikt by się nie musiał stresować, bo to po prostu te odpytywanki jak w przedszkolu to jest aż żałosne. Co on wyprawia, ten człowiek. No, mógłby przyjechać, już by było załatwione wszystko, nikt by się nie stresował, także naprawdę luzik. A jak nie przyjedzie, no to jak ja będę poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, to na bank trafi na mnie. Wiecie, ja się nie boję, bo ja znam, o, mamy 6 w końcu, bo ja znam te wszystkie promocje, pod 6 mamy. Wow!
pod szóstką mam 100. Już mam odcinek na plusie. Zobaczcie, i to w 14. Ale fajnie się trafiło. No, tego to się nie spodziewałam. Kochani, zobaczcie, perełeczka, bo z drapek mam 8 za 80 zł, a już mam 100. Wow, ale piękna. Stuwa. No, Justysiu, kochanie, trzymasz za mnie kciuki. Przecież ja to widzę. Dzięki ci, dzięki. No, fajnie, w końcu jakiś plus na odcinku. Boże, jak się cieszę, naprawdę. Także, no, zostało mi 10, 11 i 13. Czyli pewnie będą przegrane, bo w 14 była stuwa. Dziesiątkę zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. No, ale i tak się cieszę. Tutaj szukamy 13. Aż zapomniałam, co mówiłam. O tej pracy coś mówiłam. I tutaj szukamy 13, 15, 11, 31, 36. Mamy 12, 14, 25, 8, 17. No naprawdę, wyleciało mi z głowy. Już jak tak zobaczyłam, że coś w końcu wygrałam, to się tak ucieszyłam. Wiecie co, bo ja te zdrabki sobie wyrwałam. Ja wzięłam wszystkie, jakie były i mówię, a wybiorę sobie, jakie chcę zdrapać, a resztę oddam. I jakoś tak wybrałam takie. Reszty nie zamierzam drapać. A to też wszystko tak na szybko było, no nie? Szósteczka i mega pensja, także tu jest puste. No to sobie może wymienię, co? Jedenastkę i trzynastkę wezmę na bok i sobie wymienię na jakieś inne dwie. Bo i tak muszę oddać. Tyle, ile nabiłam, tyle chcę po prostu zdrapać. Tu mamy czternastkę, no to tutaj mam 11 i 13. To może wymienię na, tu jest 14. Na 18 bym wymieniła. Na 18 i na 17 wymienię. O, tak zrobimy. A te po prostu oddam. Tak zrobimy. Biorę 18. Bo tak jak mówię, no, nabiłam 8 zdrapek. I stwierdziłam, że sobie wybiorę, które zdrapię. Ja zobaczymy, jak to będzie. Ale się mega cieszę. Mam 100, mam dwie dychy do przodu. 49, 28, 39, 17 i 7 szukamy. Mamy 15. Trójeczkę. 27. Piąteczkę. I 41. No już się wybiłam tą stówą z rytmu całkowicie. Ja to taka jestem, wiecie. Gadam. Coś mnie nagle zaskoczy, mile. Pozytywnie nawet bym powiedziała. I proszę bardzo, co się ze mną dzieje. Zapominam, co chcę powiedzieć. Ale wiem, że o tym pasożycie mówiłam. No po prostu to jest taki temat, słuchajcie, kochani, który się nie kończy. Bo można mówić i też, nie wiem, użalać się nad tą robotą, no ale czy to jest sens? Uważam, że już swoje chyba powiedzieliśmy, co mamy do powiedzenia z dziewczynami. Na każdy temat śmiałyśmy się, że na pewno nie mamy podsłuchu, bo jakbyśmy miały podsłuch, to by nas wywalili z roboty. Że to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy po tym wszystkim, co my mówimy, bo my bardzo dużo mówimy. Kiedyś, dawno temu, jak ja zaczynałam właśnie opowiadać o stacji, i tam podawałam, że mogę się wymienić, bo kiedyś pisałam pod filmikami, że jeżeli ktoś by się chciał wymienić, to zapraszam na maila. I podawałam tego maila, dostałam, pamiętam, takiego maila. Ja się bardzo wtedy przestraszyłam. Teraz to się z tego śmieję, bo czego tu się bać. Przestraszyłam się tego maila, słuchajcie, dlatego, że ktoś mi napisał, że bardzo łatwo będzie namierzyć stację, w której pracuję, i że ta osoba uważa, że mój szef na pewno chętnie by się chciał dowiedzieć, o czym ja mówię na swoich filmach. Ja wtedy tego maila usunęłam
i udawałam, że go w ogóle nie przeczytałam. Przez tego maila można łatwo też namierzyć po adresie IP. No może i tak, ale ja po prostu, ja pamiętam to, ja byłam tak zestresowana, ja w ogóle nie wiedziałam, co zrobić. Nie jest anonimowy w sieci. Też prawda. I ja po prostu go usunęłam. O, mamy 22, super. Dobrze, że na 17 wymieniłam. Tam mogło być nic. I wiecie, no... Szantaż. No może i szantaż, ale już w sumie zapomniałam później o tym. I wyszło jak wyszło, że wiecie, nigdy więcej nie powtórzyło mi się to. Nigdy więcej nikt nic takiego do mnie nie napisał, więc no taka ulga, no nie? Takie uch. I tutaj jest dwie dyszki. O, ale fajnie wymieniłam, zobaczcie. No to odcinek mam na plusie. 80 dzisiaj zapłaciłam za zdrabki, a wygrałam 120. Czyli 40 do przodu, tak, kotku? Tak. 8, 9, 10. 120 mamy. No, ale się cieszę. Zobaczcie, 17 i 14. Tutaj mam sztuwę. Ja wiedziałam, że trzeba dać tej zdrabce szansę. To tak, tutaj mam 40 na plusie w dzisiejszym odcinku, a poprzednią razą zdrapałam 4 sztuki i były puste. Nie, i była dyszka. Dyszka była na 4 sztuki. To na te wszystkie zdrabki, które wydrapałam, no to jestem na plusie i tak. Więc może to już jest ten dobry znak, że powoli coś tam będzie do mnie wracać. Bardzo bym chciała. A to wszystko dzięki Wam, kochani, bo mocno trzymacie za mnie kciuki. Ja czytam te komentarze, jak mi kibicujecie, życzycie dobrych wygranych. Bardzo się cieszę, że Was mam. No i co? Ja już kończę na sam koniec. Wiem, że już macie dość tego przypominania, więc ostatni raz na moim kanale zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w rywalizacji zdrabkowej. Zdrabki można wysyłać pocztą, bądź wpłacać mi pieniążki na Tipli, napisać, jaka to ma być zdrapeczka. Najlepiej jakby tam był numerek zdrabki. Jeżeli uda mi się taki dostać, to taki będzie. Już Wam nie przynudzam, więcej już nie będę przypominała o tym konkursie. To już jest ostatni raz, jak przypominam. Konkurs trwa do 15. No i co? Uciekam. Bardzo jestem przeszczęśliwa. 120 zł na 80. Super, super, super. Dobra, uciekam. Dobrej nocy, kochani, Wam życzę. I do następnego odcinka. Widzimy się w odcinku z mojej wizyty u kogoś, kto też ma kanał. Do następnego. Pa, pa, pa.